Dzisiaj wędrujemy z Janną Zamojską, nauczycielką w technikum leśnym w Białowieży po Czechach południowych. Opuściliśmy w zasadzie kramolin, który słynie z tego, że jest tam ścieżka w koronach drzew. Jak już nas to zachwyciło, to żeby zachwytą końca nie było, w jakiej atrakcji szukamy dalej. Poprzez właśnie taką tamę. Spiętrzającą wodę, która ma wysokość około 35 metrów na końcu zbiornika Lipno, możemy się udać w kierunku Świętego Tomasza. To jest góra, która się nazywa Witków Kamień. Stoi tam wieża obronna z XII wieku, skąd rozciąga się z tej wieży właśnie bardzo piękna panorama na Alpy. No i na część oczywiście Szumaw. Przy Kramolinie, przy tej ścieżce w koronach drzew. Przy dobrej pogodzie można tam zobaczyć lodowce alpejskie. Naprawdę widziałam. Polecam. Ze Świętego Tomasza polecam udać się w kierunku Wyższego Brodu. To jest po drodze takie miejsce postojowe, parkingowe, które się nazywa Czertowa Ściana, czyli Czarcia ściana. Jest to gołoborze, gdzie ponoć czart, który zakochał się w pięknej królewnie, a która wystawiła go. Nawiasem mówiąc do wiatru, zezłościł się i ciskał po prostu w dół kamienie. Piękne Gołoborze, odwiedzane oczywiście przez turystów, ale nie wszystkich, bo trzeba tam niestety trafić. Co to znaczy Gołoborze? To są po prostu usypiska kamieni, coś w rodzaju lawin kamiennych, które schodzą do rzeki Wełtawy. Nie ma tego na mapach jako atrakcji turystycznej, trzeba wiedzieć, czego szukać? Jest to miejsce oznaczone, troszeczkę może niebezpiecznie położone, bo parking jest na takim zakręcie, nie ma przejścia dla pieszych, a droga jest dosyć ruchliwa, ale warto tam się zatrzymać. Na jakichś aplikacjach podejrzewam, że to miejsce jest oznaczone i na mapach więc no, można z tego skorzystać. Czy Czechy południowe mają specyfikę przyrodniczą? Ponieważ są to tereny górskie, leśnikom i przyrodnikom, którzy tam gospodarują, zależy na tym, żeby te drzewostany utrzymać, żeby ta gospodarka leśna nie była taka bardzo ekspansywna. Oczywiście w parkach narodowych tej gospodarki w tych strefach ścisłych, pierwszej i drugiej strefy nie ma, tam po prostu w terenach górskich ciężko by było w momencie, kiedy znika drzewo. Stan, cokolwiek innego tam ustalić. To się wiąże z erozją glebową, z erozją powietrzną. Trzeci po prostu muszą o to dbać. Akurat na Szumawie świerki są specyficzne, ponieważ są dosyć wysokie, cienkie, ale mają bardzo chude, zbieżyste korony. Gałęzie mają przylegające prawie, że do pnia, więc jest to taki specyficzny gatunek świerka, podgatunek w sumie, który opiera się lawiną, opiera się śniegą, i to widać. To, co przeraża w miejscu, gdzie po prostu przeszedł huragan, a w 2007 roku przeszedł Cyryl, czyli ten Kirył. Który wywalił im na Szumawie po prostu bardzo dużo hektarów lasu. Nie ma tam możliwości wprowadzenia niczego innego oprócz świerka, bo to jest siedlisko i warunki specyficzne i tylko specyficzne dla tegoż gatunku. Czy tam jest dużo turystów? Jest bardzo dużo, ponieważ to jest blisko granicy austriackiej i niemieckiej, w tej zachodniej części Szumaw. Jest bardzo dużo Austriaków i Niemców, którzy korzystają po prostu z uroków Szumaw. No, Powiedzmy sobie szczerze: strefa euro, a w Czechach są korony, więc oczywiście moneta rządzi światem. Po prostu Austriacy bardzo lubią podróżować, wykupują sobie w czasy domki letniskowe nad zbiornikiem, właśnie Lipno, i tam spędzają urlopy. No jest po prostu taniej.